Awaria warszawskiej oczyszczalni zelektryzowała całą Polskę. Kiedy nieoczyszczone ścieki dotrą do innych miast? Z wyliczeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w Płocku czoło fali nieczystości znajdzie się 84 godziny od zrzutu do rzeki, czyli dzisiaj. Na podstawie tych danych obliczono, że we Włocławku fali można spodziewać się po około 125 godzinach, czyli w poniedziałek 2 września w południe, a do Torunia dotrą we wtorek 3 września nad ranem. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy planuje rozpoczęcie badań zbiornika włocławskiego oraz Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego w związku z awarią oczyszczalni w Warszawie. Te badania planujemy rozpocząć 2 września od badań zbiornika włocławskiego jeszcze przed przejściem ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby dotrzeć, i będziemy je sukcesywnie powtarzać w kolejnych dniach w zakresie, który będzie określony i będzie charakterystyczny dla tego źródła zanieczyszczenia. Dzisiaj już wiemy, że kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni Czajka nie uda się naprawić w ciągu kilku dni, powiedział po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sytuacja jest cały czas monitorowana również we Włocławku, gdzie doszło do spotkania sztabu kryzysowego. Marek Wojtkowski przyznał, że mieszkańcy stolicy Kujaw są bezpieczni i nie ma tutaj zagrożenia, które ma dopłynąć z Warszawy. Miasto Włocławek jest zaopatrywane z 3 studni głębinowych, jednej na Zawiślu, 2 na tak zwanych krzywych błotach. W związku z tym miasto Włocławek, jak i gminy ościenne nie korzystają z wód powierzchniowych, czyli bezpośrednio z Wisły, także tutaj zagrożenia oczywiście nie ma. Władze naszego miasta apelują o ostrożność i niekorzystanie z Wisły. Bezwzględny zakaz kąpieli w Wiśle z uwagi na to, że takie zagrożenia oczywiście mogą wystąpić. Z uzyskanych informacji wynika, że nie ma bezpośredniego zagrożenia z uwagi na to, że w pobliżu Włocławka mamy tak zwany zbiornik włocławski, który poprzez swoją masę, powiedzmy, nie spowoduje, że te ścieki zostaną skumulowane i to zagrożenie oczywiście nie będzie ono istotne i widoczne. Pytaliśmy również mieszkańców Włocławka i Płocka, czy obawiają się nadchodzącej fali z Warszawy. Twierdzą oni, że bezpośredniego zagrożenia nie ma i nie ma się czego obawiać. Znaczy, no na pewno nie będzie to miało żadnych skutków, w sensie, no jakieś skutki będą, no ale wydaje mi się, że jakoś sobie władze poradzą. Czyli bez obaw. Bez obaw, no najwyżej się dokupi wody w sklepie. Dzisiaj miało być około południa, woda taka jak wczoraj. Rozcieńczona już przez inne rzeki, także 10 lat temu była tak samo płynęła, jak dzisiaj ma płynąć, była oczyszczona, piliśmy wodę. Bo moim zdaniem nie wpłynie na nic, no bo i tak nie ciągniemy wody z Wisły, tylko z jakiejś tam studni, nie? Teraz to jest po prostu niebagatelny układ, no po prostu wszyscy mieszkańcy to po prostu znieruchomieli, jak się po czasie dowiedzieli o czymś takim. Pracy to przekno, po prostu przekno Trzaskowskiego i cały na niego sztab, co w Warszawie siedzi, nie potrafił zadbać o to. Sądzę, że wiedzą, co robią, i a takie katastrofy, można powiedzieć, mogą się zdarzyć, bo to wiadomo, że to tylko człowiek pracuje, czynnik ludzki, i wydaje mi się, że sytuację opanują. Ja uważam, że każdy powinien się troszeczkę zaopatrzyć. No, nam to nie grozi, może wszystkim, ale no, ja nie mam problemu, bo mam działkę, także wodę mogę mieć z działki, bo mam ze studni głębinowych. Mam nadzieję, że zapachy nie odstraszą turystów. Ale czy to było wczoraj? 2 tygodnie temu jest. Ja wędkuję, poznam się pan po wodzie od razu. Chyba przestało od razu brać. Na bieżąco przydatność wody do picia z ujęć zasilanych z Wisły monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.